Cześć, nazywam się Piotr Kopowicz, jestem psychologiem i socjologiem organizacji na Uniwersytecie Grońskim oraz na University of Maryland. I od kilkunastu lat zajmuję się biznesowo i naukowo próbą znalezienia czynników odpowiedzialnych za sukces najbardziej efektywnych zespołów na świecie. Swoją karierę zaczynałem w Kopenhadze, w takiej firmie, która nazywa się Great Place to Work Institute Europe. Byłem tam konsultantem metodologicznym i przygotowywałem takie listy, o których mogliście słyszeć najlepszych pracodawców w poszczególnych krajach i na całym świecie. To są te listy, gdzie zawsze wygrywa Google. Swój doktorat przygotowywałem w Kanadzie. Badałem tam jedną z najstarszych kooperatyw produkujących kawę Fairtrade na świecie. No, a w ostatnie lata to głównie praca w Polsce i w Stanach Zjednoczonych na University of Maryland, gdzie w tym momencie pracuję przy projekcie dla amerykańskiej marynarki wojennej, w którym staramy się zrozumieć, co odróżnia liderów i jednostki, które są w stanie przejść dobrze przez kryzys. Na przestrzeni tych kilkunastu lat, badając różne zespoły, różne organizacje na całym świecie, byłem w stanie zobaczyć, że istnieją pewne wspólne mianowniki między małymi, dużymi zespołami, małymi, dużymi firmami, które wyróżniają te firmy, te organizacje, które działają efektywnie, które radzą sobie nawet w sytuacji kryzysowej. Jednym z takich czynników, który byłem w stanie zauważyć już na samym początku, patrzeć na najlepszych pracodawców na świecie, było coś, co odnosiło się bezpośrednio do sposobu, w jakim te firmy, w jakim te organizacje budowały relacje interpersonalne. Okazywało się, że w tych zespołach, w tych organizacjach, Współpracownicy odnosili się do siebie z szacunkiem, okazywali sobie wdzięczność i byli w stanie się dla siebie poświęcić. Spoiler alert: dzisiaj chciałbym właśnie o tym powiedzieć. Chciałbym dzisiaj przekonać Was do tego, że istnieje pewien ukryty czynnik, który odpowiedzialny jest za efektywność zespołów i organizacji na całym świecie, i to jest co ważny również czynnik, którym jesteście w stanie zarządzać we swoim życiu osobistym w ten sposób, żeby budować lepsze, wyższej jakości relacje, a jednocześnie jest to supermoc, którą możecie zmieniać cały świat. Rzeczliwość jest trudna docenie, do docenienia, aż do momentu, w której potrzebujemy jej od innej osoby. Nie da się uciec od faktu, że spotykamy się w dosyć wyjątkowych okolicznościach. Każdy z nas doświadczył um, trudności związanych z kwarantanną, trudności związanych z, z pandemią COVID-19 na swój sposób. Niektórzy z Was bardzo tęsknią za swoją rodziną. Którą widzą rzadko, inni mają dość już swojej rodziny, z którą spędzają za dużo czasu. Niektórzy z was myślą o tym, czy przypadkiem jest sens kontynuować związek ze swoim partnerem, a inni myślą o dziecku. Tak czy tak, każdy z nas doświadczył tego kryzysu na różny sposób. Dla mnie pierwszy, pierwszy tydzień, pierwsze dwa tygodnie były szczególnie ciężkie. Nie wiem, nie wiem, na ile orientujecie się, jak została dotknięta branża związana z eventami, ze szkoleniami, z wystąpieniami publicznymi, ale pewnie domyślacie się, że dosyć mocno. Pierwszy tydzień lockdownu w moim przypadku to było odbieranie telefonów co godzinę z informacjami, że jakaś konferencja się nie odbędzie jakieś szkolenie zostanie anulowane. Co było dla mnie szczególnie trudne, bo na przykład w tamtym czasie miałem taki duży projekt z jedną z firm z Doliny Krzemowej, który musiałem odłożyć bezterminowo. Czekała mnie też w kwietniu konferencja, w ramach której miałem dzielić scenę z Jackiem Dukajem, moim ukochanym autorem książek science fiction. No i tak naprawdę dwie trzecie moich projektów zostało po prostu z dnia na dzień całkowicie uciętych. To połączone z całkowitym. Całkowitą rewolucją w sposobie pracy z dwójką dzieci, córami trzy i sześcioletnią w domu, próba zarządzania tego w tej nowym, w nowej rzeczywistości była szczególnie trudna. Dość powiedzieć, że pod koniec tego początkowego okresu naprawdę nie wiedziałem, co ze sobą zrobić, byłem w bardzo trudnym miejscu. I wtedy dostałem e-maila, dostałem wiadomość, otworzyłem skrzynkę pocztową Zobaczyłem, że napisała do mnie studentka. Studentka, która spędzała 5 lat temu w ramach programu Erasmus czas w Krakowie i przeszła na moje zajęcia z leadershipu i napisała do mnie, że wspomina cały czas te, te, te zajęcia i jak gdyby tak z, z takim wahaniem pisze tego maila, ale chciała, żebym wiedział, że po pierwsze zmieniłem jej przekonania na temat tego, jak ciekawym przedmiotem może być w ogóle przywództwo i zarządzanie, bo sama zajmowała się psychologią kliniczną, ale z drugiej strony napisała, że dzień przed wykładami Dzień przed zajęciami, to był jedyny dzień, w którym ona i jej koleżanka nie imprezowały, w nadziei na to, że kolejnego dnia będą się mogły skupić na treści naszych zajęć. No i słuchajcie, nie wiem, nie wiem, mogą to powiedzieć. Mi w życiu zdarzało się być docenianym za zajęcia, jakie prowadzę na uniwersytecie. Zdawało, zdarzało mi się zdobywać jakieś nagrody. Ale żadna nagroda, czy to, czy to od dyrektora, czy od dyrektora, nie da się porównać z nagrodą w postaci takiego maila od studentki z Erasmusa. To było na tyle. Silne na, na, tyle, na tyle wielka moc była w tym mailu, że po pierwsze wracam do niego regularnie. Po drugie, dał mi takiego kopa, żeby wydobyć się z tego dołka i skupić się na bardziej efektywnym zarządzaniu sytuacją, w której się znalazłem. No, a po trzecie, pierwsza rzecz, jaką zrobiłem, to odpisałem tej studentce, że bardzo dziękuję i bardzo proszę, żeby miała, mając świadomość tego, jak dużo zrobiła tym mailem dla mnie, żeby zaczęła rozważać napisanie podobnych wiadomości do innych osób, których pracy docenia. Bo to, co było ciekawe dla mnie w tym mailu, to to, że podkreślała kilkakrotnie, jak. Trudno było jej napisać tego maila, jak, jak wahała się zanim napisała tego maila. To jest dla mnie o tyle fascynujące, że wskazuje na to, że czujemy się jakoś niezręcznie, um, okazując innym osobom taką prostą, głęboką życzliwość. I to jest bardzo ciekawe, ponieważ widzicie, że. Ten mały wysiłek, te, te, te kilka minut, które poświęciła na napisanie tej wiadomości, całkowicie zmieniły moje podejście, wyciągnęły mnie z bardzo trudnej sytuacji, więc de facto zmieniły w bardzo szybki sposób czyjeś życie na lepsze. Świadomość tego, że każdy z nas dysponuje tą supermocą, jest dla mnie o tyle ciekawe, że nie każdy z nas tej supermocy korzysta. Mamy olbrzymi potencjał w zasięgu naszej ręki, ale w jaki sposób decydujemy się z niego nie korzystać? Jeśli chodzi o moralny, etyczny wymiar tej decyzji, warto skonsultować się z jednym z największych filozofów współczesności. I mam na myśli, oczywiście, um, um, Osoby, które występują w obszarze um, komiksów, mam na myśli um, z Spidermana w wydaniu 15 komiksów Amazing Fantasy z 1962 roku przedstawiona jest historia Petera Parkera. Jak pewnie niektórzy z was wiedzą, Peter Parker był nastolatkiem chodzącym do liceum, który został ugryziony przez radioaktywnego pająka. Doprowadziło to do sytuacji, w której zdobył supermoce. No i zamiast przekuwać te supermoce dla dobra, zaczął korzystać z nich indywidualnie, żeby zdobyć popularność, żeby zdobyć pieniądze, no i w pewnym momencie zdecydował się, że nie zatrzyma kryminalisty, który uciekał z pieniędzmi. Oczywiście ostateczności doprowadziło to do tego, że ten kryminalista zabił jego wujka. No i kiedy Peter Parker uświadomił sobie, jak Um, jakie konsekwencje miały jego czyny? Uświadomił sobie też coś, co uważam jest bardzo głęboką mm. <laughs> prawdą, nawet jeśli jej pochodzenie nie jest jakoś szczególnie. Uh, Oparte na, 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 na głębokiej filozofii, że z wielką mocą przychodzi wielka odpowiedzialność. Um, uważam, że jest to prawda uniwersalna. Każdy z nas posiada pewnego rodzaju supermoc, którą może zmienić świat, ale idzie za nią również odpowiedzialność do tego, żeby tej supermocy użyć, szczególnie, że nie kosztuje to wiele. No dobra, ale wymieniliśmy już słowo życzliwość przez różne przypadki. Zastanówmy się, czym ona tak naprawdę jest. Czy jest jeden rodzaj życzliwości i w jaki sposób zrozumienie tego, czym życzliwość jest, może wpłynąć na to, że będziemy lepiej z niej korzystać. Taka tradycyjna definicja życzliwości odnosi się do cechy osób, które chcą, żeby innym było dobrze, ale co więcej, są gotowe, żeby działać tak, żeby tym osobom było dobrze. Życzliwość w takim najbardziej podstawowym znaczeniu odnosi się do fundamentalnej i uniwersalnej potrzeby człowieka, jaką jest pozytywna relacja z innymi osobami. Psychologowie przez ostatnie dekady starali się zrozumieć, co tak naprawdę Motywuje ludzi do działania i jakie są ich podstawowe mechanizmy motywacyjne. I część z nich wskazuje na to, że ta Potrzeba budowania znaczących relacji z innymi, potrzeba bycia częścią czegoś więcej, lokalnej czy globalnej społeczności, jest tym, co wyróżnia gatunek ludzki i tak naprawdę jest tym, co ewolucyjnie sprawiło, że jesteśmy tym, kim dzisiaj jesteśmy. Pomyślcie o tym, jest jakiś powód, dla którego jedną z najbardziej dotkliwych kar w ludzkich społeczeństwach, nieważne czy mówimy o tradycyjnym społeczeństwie, kung, czy mówimy o waszej bandzie z przedszkola, jest, jest, jest wykluczenie społeczne. Jest jakiś powód, dla którego ludzie, którzy zbyt, długo czas, zbyt dużo czasu spędzają w izolatce, odchodzą od zmysłów. Ta potrzeba relacji z innymi jest dla gatunku ludzkiego całkowicie definiująca i fundamentalna. To jest dla mnie o tyle ciekawe, o tyle fascynujące, że wydaje się, że kultura w której żyjemy, w jakiś sposób ten fakt ignoruje. Słyszymy zewsząd od mówców motywacyjnych, od coachów, od filozofów, od celebrytów, uwierz w siebie, zaufaj sobie, bądź sobą. W sytuacji, w której tak naprawdę psychologowie już dawno odkryli, że żeby zaufać sobie, ktoś musi... Najpierw Tobie zaufać, żebyś, żebyś uwierzył w siebie, ktoś musi również w Ciebie wierzyć. Nawet, żeby być sobą, musisz być w jakimś sensie częścią czegoś większego. Rzeczliwość jest tym podstawowym klejem, który łączy ze sobą społeczeństwa i który pozwala nam jako jednostkom. Czuć, że nasze życie ma znaczenie. Rzeczliwość jest mechanizmem, który daje nam energię do zaspokojenia naszej podstawowej, egzystencjalnej potrzeby relacji z innymi. No ale problem polega na tym, że, że nie istnieje tylko jeden rodzaj życzliwości. Tak naprawdę w takich codziennych relacjach, w codziennych rozmowach możemy się pogubić, co życzliwością jest, a co życzliwością nie jest, więc mam dla Was rozwiązanie, mam dla Was ściągę. Ja osobiście rozróżniam dwa rodzaje życzliwości: życzliwość głęboką i życzliwość powierzchowną. I chciałbym, żebyśmy zaczęli od tej życzliwości powierzchownej, bo niestety mam wrażenie, że jest ona bardziej rozpowszechniona niż życzliwość głęboka. Rzeczliwość powierzchowna to, to bycie miłym, tak bym to nazwał. W naszej kulturze nie jest ona jakoś szczególnie rozpowszechnione, ale jeśli macie doświadczenia pracy z kulturami anglosaskimi, szczególnie z kulturą amerykańską, to pewnie wiecie, co mam na myśli. Oczywiście, przez zjawisko takiej kulturowej globalizacji, ta, ta kultura powierzchownej życzliwości powoli zaczyna docierać do nas i widzimy ją chociażby, kiedy wchodzimy do sklepów odzieżowych czy, czy kiedy wchodzimy w interakcję z baristami w Starbucksie. Natomiast to, co mam na, na myśli, kiedy mówię o powierzchownej życzliwości, wyraża się w takich różnych frazach, które słyszymy tam i ówdzie. Nie wiem, czy kiedykolwiek usłyszeliście od swojego przełożonego lub jako przełożeni sami powiedzieliście pracownikom: dobra robota. Generalnie dobra robota to jest coś miłego, co można powiedzieć, natomiast problem ze sformułowaniem dobra robota polega na tym, że ono nic tak naprawdę nie znaczy. Ja współpracuję z, z kilkoma instytucjami w Stanach Zjednoczonych, pracuję w, ta, w takim labie, który zajmuje się badaniami kultury organizacyjnej. I, i, I moja szefowa bardzo często właśnie mówi: dobra robota dobra robota. Problem polega na tym, że mówi to wszystkim w każdej sytuacji. W związku z tym, po jakimś czasie ta fraza przestaje mieć znaczenie. Nie ma w niej żadnej informacji, która pokazuje mi, że to, co ja osobiście rzeczywiście zrobiłem, ma znaczenie. Więc jeśli jesteś menadżerem lub jeśli masz swojego menadżera, który mówi ci coś takiego, pomyśl dwa razy, zanim użyjesz czegoś takiego w przyszłości, co słychać. Um, czyli taka fraza na sam początek, kiedy spotykamy kogoś nowego albo spotykamy kogoś, kogo znamy. Um, i, i, I znowu pytanie, co się za tą frazą kryje? Jeszcze w czasach studenckich byłem na wymianie w Stanach Zjednoczonych w, w takiej małej miejscowości Yellow Springs, Ohio. To jest to, takie małe miasteczko uniwersyteckie. I pamiętam, że to, co zrobiło na mnie olbrzymie wrażenie, to, że kiedy tylko szedłem ulicą i ktoś mnie zobaczył, po prostu zwykły przechodzień, zawsze się uśmiechał i zawsze mówił dzień dobry. Słuchajcie, no, dla mnie to było coś niesamowitego. Kurczę, no, to jest kultura, którym chciałbym być częścią. Ale bardzo szybko zorientowałem się, że nie kryje się na tym absolutnie nic. Znaczy, jakiekolwiek zainteresowanie mną, jako osobą, jakakolwiek chęć pomocy, De facto to, co się kryło za tym, to po prostu uwarunkowanie kulturowe, fakt, że ci ludzie z tej konkretnej kultury, z tego, tego miasteczka zostali nauczeni, że w ten sposób po prostu reaguje się na przechodnie na ulicy. Tak, jest to miłe, ale w żaden sposób nie jest to odpowiedź na w sposób potrzeby, jakie mamy relacji z drugą osobą. To nie jest tak, że twoja głęboka potrzeba egzystencjalna relacji z czymś większym zostanie zaspokojona przez uśmiech pani w zarze. No i ostatnia rzecz, która też często jest używana w kontekście takiej powierzchownej życzliwości. I o ile ta pierwsza dobra robota, ta fraza powiązana była z udzielaniem informacji zwrotnej, ze złym udzielaniem informacji zwrotnej, to ta związana jest z motywacją. Czyli dwa słowa, dasz radę. Wielu menażerów i liderów z jakiegoś powodu myśli, że dasz radę jest frazą, która da ludziom kopa i zmotywuje ich do um, efektywnej pracy. Ale znowu to nic nie znaczy. To znaczy, nie oferuje to nic poza takim ogólnym <laughs> wsparciem, które nie przekłada się na, na, na pomoc, na rzeczywiste dostrzeżenie mojego wkładu albo nadzieję, nie dająca nadziei na to, że ten wkład zostanie dostrzeżony. Więc jeśli mówisz, dobra robota, jeśli mówisz, co słychać, jeśli mówisz, dasz radę, okej, okay, w porządku. Dobrze być miłym dla innych osób. Natomiast to nie jest ten rodzaj życzliwości, o którym dzisiaj e, mówię. Rzeczliwość, którą mam na myśli i, i o której chciałbym dzisiaj z Wami porozmawiać, jest głęboka. Nie zatrzymuje się na takim powierzchownym poziomie bycia miłym dla drugiej osoby, ale wchodzi głębiej. Jest, jest powiązana z rzeczywiście z odniesieniem się do głębokich potrzeb drugiej osoby. Zamiast dobra robota, jeśli chcesz pokazać głęboką życzliwość, podziękuj komuś za coś konkretnego, co zrobił, albo podziękuj mu za to, że zawsze przy tobie jest, albo podziękuj mu za to po prostu jaki lub jaka jest. Zwróćcie uwagę, że jeśli dziękujemy za coś konkretnego, dzieją się dwie rzeczy. Po pierwsze, dostrzegamy konkretną rzecz, którą ktoś zrobił. To nie jest abstrakcja. Ktoś wtedy wie, zrobiłem w ten sposób i zrobiłem coś dobrego. To jest absolutna podstawa udzielania efektywnej informacji zwrotnej. Ale kiedy dziękujemy komuś za to, że zrobił coś konkretnego, dochodzi do tego wartość, że ktoś ma poczucie, że to, co zrobił, ma znaczenie. I znowu ta potrzeba fundamentalna to, co robię, ma znaczenie dla innych, jest tym, co czyni nas ludźmi, jest tym, co daje nam energię do działania. A zamiast mówić, co słychać, co słychać, spytaj się, jak sobie dajesz radę z jakąś konkretną sytuacją, z jakimś wyzwaniem, albo może z pozytywną sytuacją, może ze, ze ślubem, jak sobie um, dajesz radę z nową pracą. W sensie, zadaj pytanie o to, co jest znaczące dla drugiej osoby. Znowu zobaczcie, że tutaj chodzi o to, żeby rozpoznać, że ktoś jest unikalną jednostką i rzeczywiście troszczysz się, dbasz o to, co słychać u tej osoby na takim bardzo fundamentalnym, podstawowym poziomie. No i ostatnia rzecz. Jeśli jesteś liderem, jeśli jesteś menadżerem lub menadżerką, dasz radę, zastąp, jak mogę ci pomóc z konkretną rzeczą. To jest chyba, przynajmniej z mojej perspektywy, taki najgłębszy wymiar życzliwości związany z tym, że dajesz coś od siebie drugiej osobie. Dasz radę jest w jakiś sposób takim umyciem rąk. W sensie you can do it. Nie? W sensie poradzisz sobie z tym, co masz, i może rzeczywiście ta osoba sobie z tym poradzi, ale zobaczcie, o ile bardziej potężnym sygnałem jest wysłanie komuś, jak mogę Ci pomóc z jakąś konkretną rzeczą lub wyzwaniem. Otwierasz się wtedy na pomoc, jednocześnie dając coś od siebie. Głęboka życzliwość wyraża się, jak już pewnie widzicie, na takich trzech poziomach, w trzech różnych wymiarach. Po pierwsze, chodzi o wdzięczność. We wdzięczności życzliwość wyraża się przez docenianie tego, co dostajemy od świata, ale głównie od innych, co dają nam inni, a co sprawia, że jesteśmy jacy jesteśmy, że możemy być tym, kim jesteśmy i możemy tak działać, jak działamy. Drugi wymiar życzliwości. To szacunek. Szacunek, czyli dostrzeganie drugiego osoby, drugiej osoby taką, jaką jest. I po prostu zwrócenie swojej uwagi na tej osobie. Bardzo często to wystarczy, żeby okazać życzliwość. No i ostatni, ten najgłębszy wymiar, czyli poświęcenie, dawanie czegoś od siebie. Dawanie czasu, dawanie Pieniędzy, jeśli jest taka konieczność, poświęcanie czegoś, co jest dla nas ważne dla drugiej osoby, czyli ten ostateczny wymiar tego, że skupiamy się na jednostce i w ten sposób nosimy się do jej potrzeb. Oczywiście, jeśli chodzi o, o, o słowa, można powiedzieć, że tak jak Agnieszka sugeruje, że jak, pomog, jak mogę ci pomóc, sugeruje w jakiś sposób, że ktoś potrzebuje pomocy, ale oczywiście tak zaoferowana pomoc jest tylko otwarciem na udzielenie tej pomocy. Ktoś może przecież, znając swoją sytuację najlepiej, rozpoznać, że tej pomocy w danym momencie nie potrzebuje, ale sama świadomość, że może z tej pomocy skorzystać, jest bardzo często wystarczająca, żeby poczuć się wyjątkowo. W moim przypadku wielokrotnie zdarzało się tak, że przyjaciele, mi najbliżsi oferowali mi pomoc, której w danym momencie nie potrzebowałem, ale której potrzebowałem jeszcze miesiąc później i wtedy czułem się dobrze, że mam osoby, na które mogę liczyć, do której mogę się zwrócić po pomoc. Wszystko ładnie i fajnie. Wiemy, że życzliwość jest supermocą, z której powinniśmy korzystać, wiemy jakie są jej wymiary, ale to jest webinar dla międzynarodowej korporacji i zawsze wszyscy mi powtarzają, że jak tego rodzaju webinary się odbywają, to mam się odnieść do liczb, a jeszcze lepiej, żebym się odniósł do współczynnika zwrotu z inwestycji i mam zamiar to zrobić. Oczywiście wiemy, że zwrot z inwestycji wyraża się w takim bardzo prostym równaniu stosunku zysku do kosztu lub zysku do inwestycji, chyba byłoby jeszcze lepiej powiedzieć. No i w tym prostym mechanizmie arytmetycznym zawarta jest głęboka prawda, jeśli chodzi o życzliwość. No bo zobaczcie, każda inwestycja, która dąży do zera, koszt, który dąży do zera, sprawia, że zwrot z inwestycji zwiększa się. Czyli jeśli tak naprawdę mamy koszty bliskie zera jakiejkolwiek inwestycji, no to zysk dąży. Tu jest po prostu, nie da się uciec przed tym faktem, do nieskończoności. Jeśli nasza inwestycja czasu, wysiłku, refleksji czy nawet pieniędzy, życzliwość jest minimalna, no to zwrot z inwestycji jest maksymalny. Przy okazji chciałbym zwrócić Wam uwagę, że znak nieskończoności na tym slajdzie przypomina bardzo maskę superbohatera. Zbieg okoliczności? Nie wiem. I don't think so. Wiemy już, że zwrot z inwestycji w życzliwość jest praktycznie nieskończony. Porozmawiajmy więc o drugiej strony medalu. Porozmawiajmy o tym, co dzieje się, jeśli ludzie, współpracownicy, menadżerowie, liderzy, ale nawet osoby w rodzinie są wobec siebie nierzyczliwe. Jakie są koszty nierzeczliwości? I tutaj chciałbym się odnieść do jednej rzeczy, która jest mi szczególnie bliska, a z drugiej strony jest dla mnie szczególnie bolesna czyli mitów, które otaczają dyskusję na temat źródeł efektywności w zarządzaniu. Są takie osoby bardzo często bohaterowie medialni bohaterowie książek. O których mówi się, że osiągnęli sukces bardzo często, dlatego że byli stanowczy, że byli niemili, twardzi, a najczęściej po prostu byli bucami. Kilka takich osób chciałbym Wam dzisiaj wspomnieć. Dla mnie są one szczególnie interesujące, bo jako osoby były, były fascynujące, a jest właśnie obowiązujący taki niezbyt adekwatny, według mnie, przekaz na temat źródeł ich sukcesu. William Shockley to wynalazca, jeden z wynalazców e, tranzystora. Wynalazku, bez którego tak naprawdę to, co się dzieje w tym momencie między nami, nie miałoby w ogóle e, racji bytu. Nie miałoby miejsca. E, Szokli za swój wynalazek dostał nagrodę Nobla. No i oczywiście jest uznawany za jednego z największych wynalazców w historii. Problem polega na tym, że e, po pierwsze był hardkorowym rasistą, po drugie wspierał eugenikę. A po trzecie, i to jest chyba najważniejsze dla naszej rozmowy dzisiaj, był strasznym bucem. Zachowywał się dramatycznie wobec swoich pracowników. Krzyczał na nich, poniżał ich, bardzo często kradł ich wynalazki, mówił, że są jego własne. I no, doprowadziło to do tego na przykład, że nigdy nie udało mu się założyć organizacji biznesu, który odniósłby sukces, pomimo że był tam w momencie, kiedy rodziła się Dolina Krzemowa, za to jego współpracownicy, podwładni założyli takie firmy jak na przykład Intel, o którym prawdopodobnie słyszeliście. Z drugiej strony mamy Jobsa, Steve'a Jobsa, założyciela Apple, współzałożyciela Pixara w takiej formie, jakiej jest dzisiaj, który znowu odniósł niesamowity sukces. Jest uznany za jednego z największych przedsiębiorców w historii. No i znowu, poniżał swoich współpracowników regularnie, krzyczał na nich. Ja osobiście dla mnie ma, taką, ma duże znaczenie taka historia, którą usłyszałem bezpośrednio od Alviego Smitha. To jest jeden ze współzałożycieli Pixara, który opowiadał mi o tym, jak Steve Jobs kiedyś nakrzyczał do niego, ostatecznie doprowadziło to do zwolnienia Smitha z Pixara, za to, że, że Alvie zrobił rzecz absolutnie naganną, Czyli skorzystał bez pozwolenia Steve'a z tablicy suchościeralnej, o której wszyscy wiedzieli w firmie, że tylko Steve może z niej korzystać. Jobs, nie da się od tego uciec, był po prostu bucem. I znowu niestety interpretacja wielu, wielu liderów, wielu menedżerów jest taka, że właśnie dlatego, że był takim bucem, efektywnie był w stanie zarządzać swoją firmą. No i Michael Jordan, znowu według wielu um, rankingów uznawany za najlepszego koszykarza w historii. Um, niesamowity e, talent. E, możecie w tym momencie e, na Netflixie obejrzeć e, taki serial dokumentalny, The Last Dance, w którym Jordan e, pełni wyjątkową rolę e, i która też pokazuje w jakiś sposób jego trudny charakter, ponieważ Jordanowi zdarzało się znowu nakrzyczeć e, na swoich towarzysz, poniżyć ich, czasami nawet zaatakować fizycznie i znowu interpretacja często idzie w tym kierunku, że właśnie dlatego, że był taki stanowczy, że, 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 że nie dbał o to, żeby być miły, udało mu się osiągnąć sukces. Psychologia organizacji mówi coś zupełnie innego. Ostatnie lata badań wskakuje, wskazują bardzo wyraźnie, że Shokli, Jobs i Jordan osiągnęli sukces nie dlatego, że byli bucami, ale pomimo tego, że tacy byli. Szokli odniósł sukces, ponieważ miał jeden z największych wynalazków w historii za sobą. Jobs, nie ja wiem, może dlatego, że miał Steve'a Łoźniaka. Jordan, ponieważ miał. Kosmiczną ilość surowego talentu, połączoną z niewyobrażalnym poziomem samokontroli i szczęścia. Ale to naprawdę, że byli nieżyczliwi dla swoich współpracowników, nie jest powodem, dla którego osiągnęli sukces, ale osiągnęli ten sukces pomimo tego, ponieważ mieli coś więcej poza tym. Dla 99% Menadżerów, liderów, pracowników, osób na całym świecie. Rzeczliwość buduje efektywne zespoły, buduje pozytywne relacje i co do tego psychologia, społeczna psychologia organizacji jest całkowicie zgodna. Kiedy psychologowie badają koszty nierzeczliwości w organizacjach, widzą, że są różnego rodzaju te koszty. Po pierwsze są koszty ukryte. Nie ma, nie ma pozycji nierzeczliwość w bilansie organizacji, natomiast koszty ujawniają się przez rotację pracowników. Koszty ujawniają się przez częstsze branie zwolnień lekarskich, koszty ujawniają się przez obniżoną motywację i zaangażowanie w pracę. No i są również koszty alternatywne są koszty związane z tym, że czas, wysiłek poświęcany na zarządzanie bucowatymi menadżerami i współpracownikami, nie są poświęcane na coś, co rzeczywiście. Powinna robić dana organizacja czy dany zespół. Bob Sutton, jeden z moich ulubionych profesorów zarządzania, napisał nawet taką książkę, The No Asshole Rule, która pokazuje, w jaki sposób wprowadzenie zasady walki z nierzeczliwością w organizacji przekłada się na konkretne efekty finansowe. Kristin Porat z Uniwersytetu Georgetown przeprowadziła kiedyś takie badania, w którym prosiła pracowników. O opisanie, jeśli mają, historii, w której ich przełożony był dla nich nierzyczliwy. Okazywało się, że ci ludzie, którzy mieli taką historię o swoich przełożonych, po pierwsze w 12% zmieniali z tego powodu pracę, po drugie 80% z nich przyznawała, że spędza dużo czasu na myśleniu o tych epizodach nierzeczliwości, no i dla dwóch trzecich był to powód obniżenia motywacji do pracy. Firma Cisco, kiedy wzięła te dane po raz i przełożyła je na swoją organizację, wyliczyła, że traci rocznie przez to 12 milionów dolarów. Brak życzliwości ma konkretne i rzeczywiste koszty dla organizacji, dla biznesu, a pamiętajmy, że z drugiej strony inwestycja w życzliwość przynosi praktycznie nieskończone zwroty. Dla osoby, w która to e, inwestuje.